bardzo często, kiedy jest większy deszcz, to jest woda w piwnicy, pojawia się woda i to jest notorycznie, to nie są przypadki pojedyncze. I zastanawiamy się, co jest przyczyną tego. No jest kolektor burzowy, który nie nadąża odbierać wodę w momencie, kiedy te opady są duże albo wilgotność jest duża. Ten kolektor burzowy jest w ulicy Ale to jest we wszystkim. To pani mówi, bo w jedynce było to samo. Nie wiem, czy pan pamięta, bo właśnie mieliśmy na oczą wodę. Przez rok czasu ja osobiście nie mogłam wejść do piwnicy, bo była woda. Pan powiedział mi, odpowiedział, że za piwnicę się nie płaci. To znaczy, mogłam nie korzystać z tej piwnicy, prawda? I co się okazało? Była jedna wielka awaria, panie prezesie. To nie był kolektor. To nie był kolektor, to była wielka awaria. No nie wie pan, co się działo koło bloku 1? No rur, przewymieniane były rury. Ale to nie nasze rury były, tylko było wymieniane. Ale my żeśmy do państwa zgłaszali to. Zakład utrzymania miasta. I to nie. No ale czy ja była to rola, żeby zgłosić, jak my żeśmy do państwa pisali pismo, dzwoniliśmy do państwa. Cały czas ja osobiście słyszałam, że rzeczka tam płynęła kiedyś. No właśnie, no to niedługo byśmy mieli rzeczkę, byśmy pływały. No i się okazuje, że była ta awaria, no to kto miał to zgłosić? A i remontowe kładzie, że to ocieplenie dwa razy. Panie prezesie, po roku czasu. Długo i niedługo. No i znaczy, właśnie cały czas był kolektor. To też nie jest tak, że no bo jeśli my zgłaszamy się, nie mają problemu, to są zadowoleni. Jeżeli ta instalacja jest remontowa, płaci, za ocieplenie płaci, to ona blokuje się. Nie? Tak, to fajnie.